Dzień dobry Kościele, witamy Was serdecznie na naszym majowym nabożeństwie Kościoła Dziecięcego i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Co prawda jeszcze przed ekranami, ale słuchajcie, jak Pan da, to za miesiąc widzimy się na żywo. Tak jest, będzie się działo, więc śledźcie nasz profil na Facebooku, tam będą wszystkie informacje co, gdzie, kiedy i jak. I prócz tego jeszcze mamy ważne ogłoszenie, w zasadzie to dwa. Po pierwsze, zbliża się dzień, na który czekają wszystkie dzieci, czyli Dzień Dziecka! Tak jest! I z tej okazji Kościół Dziecięcy przygotował dla Was coś ekstra. Więc 1 czerwca koniecznie bądźcie na naszym profilu na Facebooku i śledźcie wszystkie filmiki, co tam się będzie działo. Coś ekstra. I drugie ogłoszenie, nasze urodziny. Jak co miesiąc chcemy błogosławić osobom, które się urodziły w danym miesiącu. Teraz błogosławimy tych, którzy urodzili się w maju. I nie wiem, czy wiecie, ale za mną jest chyba kilka osób, które ma urodziny w tym miesiącu, więc zaraz je pobłogosławimy. A jeśli wy kogoś znacie z waszych bliskich, kto ma urodziny, to to jest ten czas, kiedy możecie go przytulić i mu życzyć wszystkiego najlepszego. A ja się teraz pomodlę o naszych jubilatów. I Panie Jezu, dziękujemy Ci za każdą osobę, która urodziła się w maju, za to, że jest częścią naszego Kościoła, za to, że jest Twoim kochanym dzieckiem i błogosławimy ich w Twoim imieniu. Amen. A teraz wstajemy, bo czas na uwielbienie.
gdy noc zapada, gdy strach powraca, nie zostawiasz mnie. Gdy brak mi wiary, nadzieja słabnie, siłę dajesz mi. Decyduję, że nie poddam się, bo we mnie wierzysz ty, bo we mnie wierzysz ty. I wiem, że twoja miłość jest wciąż ze mną. I głos rozchodzi się tak jak echo. I wiem, że twoja miłość jest wciąż ze mną. I głos rozchodzi się tak jak echo. I wiem, i wiem, że twoja miłość jest wciąż ze mną. Jego! I głos rozchodzi się tak jak echo. I wiem, że twoja miłość jest wciąż ze mną. I głos rozchodzi się tak jak echo. W sercu słyszę ją. Kochani, to niesamowite, że możemy razem uwielbiać Pana Boga i to niesamowite, że teraz razem możemy stanąć i modlić się do Niego, prosząc i dziękując. Kochani, w tym miesiącu jesteśmy Kościołem, który sięga po więcej wytrwałości. Jest taki werset w liście do Kolosan, który mówi: bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. I chcemy być wytrwali w modlitwie nie tylko w tym miesiącu, ale jako Kościół Dziecięcy chcemy się każdego dnia modlić wytrwale i prosić Boga i dziękować Mu za Jego dobroć. I kochani, jeśli chcecie, żebyśmy się pomodlili o Was, albo o Wasze prośby, albo dziękczynienia, to na naszej stronie w zakładce modlitwa możecie je napisać. I na następnym nabożeństwie będziemy się o Was modlić. A dzisiaj chcemy jako Kościół stanąć wszyscy i wytrwale pomodlić się o kilka osób. I pierwszą osobą, kochani, jest nasza Kasia, której rodzina przychodzi teraz bardzo bardzo ciężki okres i będziemy się, Panie, modlić wytrwale o to, żebyś ich przeprowadził przez ten czas, żebyś był ich pocieszeniem, żebyś dawał odpowiedzi, żebyś dawał słowo, żebyś, Panie, z nimi był. Chcemy się modlić o Mateusza, o Matiego, który stracił tatę
I Boże, prosimy Cię, żebyś to Ty był teraz Jego najlepszym tatą, wtedy, kiedy będzie Cię najbardziej potrzebować. Chcemy się też modlić o Adelkę, która choruje na okropną chorobę i walczy z czasem. I Panie Boże, prosimy Cię i wołamy wytrwale, żebyś dotknął się jej ciała, Panie, i pomógł też zebrać fundusze na leczenie. Chcemy się też modlić o Bogusię i jej maleństwo, które rośnie w jej brzuszku. Dowiedzieli się, że jest jakieś ryzyko chorób, ale my się na to nie zgadzamy. I jako Kościół będziemy wytrwale wołać o pełnię zdrowia do tego maleństwa, Panie. Ogłaszamy Twoje zwycięstwo w życiu Bogusi i ogłaszamy Twoją pełnię zdrowia w życiu tego maleńkiego dzidziusia. I cały Kościół odpowie... Amen! Amen! Więcej pokoju, więcej nadziei, więcej wytrwałości. I Tobie wszystko oddajemy. Amen. 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 Dziękujemy naszemu zespołowi za to wspaniałe uwielbienie. Prawda, że było niesamowite? To była moc, to był żar, ogień. Po prostu czuło się, że Duch Święty jest z nami. A najważniejsze, że byliśmy w tym razem. Tak, byliśmy razem i razem byliśmy przed Bogiem. Ale pamiętasz, Saro, nasze początki? One wyglądały troszeczkę inaczej, co? No, słuchajcie, początki często bywają trudne. U nas co? Na początku była dżungla, był wujek Adaś, Asia, ty Marlena, no i dzieciaki przed ekranami. Tak, oczywiście ty, Saro, od początku jesteś. No, było kilka zwierząt, tak? No i nasza nieoceniona, niezastąpiona ekipa techniczna. Tak jest. I powiem coś jeszcze. Byli z nami ci wszyscy, którzy od początku tego sezonu modlą się wytrwale o nasz Kościół dziecięcy. Dokładnie. I byliśmy w tym wszyscy razem, wytrwali w tych małych i trudnych początkach. A Pan Bóg dzień po dniu, miesiąc po miesiącu dawał nam więcej. Więcej dzieci na scenie. Więcej zwierzaków. Ciocie stere i próby muzyczne. Smart art i zajęcia niedzielne. Nauczycieli.
Dlatego warto być wytrwałym i się nie poddawać. A w tym miesiącu jesteśmy kościołem, który sięga po więcej... wytrwałości. Tak, wytrwałości w trudnych początkach i w tych małych początkach. Wytrwałości wprost od Boga. I wiesz co, Saro? Co? Tak, jak sobie tak przypomnę nasze dotychczasowe historie dżunglowe, to w każdej z nich mówiliśmy trochę o wytrwałości. Ale tak, jak to? No tak, ale przekonajcie się sami. Czepiaku! Cześć! Coś ci przyniosłam. Ale co? Pamiętasz, jak szukałaś kiedyś jej w mojej bibliotece? Oto jest. Nie! Tada! Książka małego konstruktora. Wow! Ja! Wow! I ja to tak mogę zrobić? Wow! Nie, no cudownie, to jest bananowa instrukcja, bananowa! Wow! No niesamowite, ale do czego jest ci ta książka? No, do bananolotu, bo ja muszę naprawić bananolot, żeby pandzia z niego nie wypadała, jak polecimy w podróż dookoła dżungli. Nieźle, ale nieźle. Sam słowo, pomożesz mi? Poczymaj. O, mam mam wiertarka. Wiertarka. Gdzie jest wiertarka? Ta wiertarka. Czepiaku. Tak. To nie jest wiertarka. Nie. O, nie. Banana. Może potem banana. Teraz wiertarka. 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 Dobra. I co tutaj robisz? Trzeba, bo tutaj muszę taką dziurę. Patrzcie, bo jeszcze słowo podaj mi młotek. Młotek. Wiertarka. Ja jest. Muszę to... jaki ciężki. Daj. Aż. Tak, tutaj muszę, Ostrożnie. Tak. I tu. Dobrze. I teraz takim jeszcze ciach. Ale ty jesteś zdolny, Czepiak. Jest! Naprawiłem, teraz już nikt nie wypadnie z tego bananolotu. Ale super, no cudo, coś wspaniałego. Tak się cieszę, naprawdę super. To słuchaj, to dzięki Bogu i dzięki tobie, Sowo, mogłem naprawić bananolot, bo nauczyła się mnie czytać, no. Ale jak sobie przypomnę początki, to nie byłem najlepszym uczniem, co? Nic mi nie wchodziło do głowy. Ja mówiłem A, ty mówiłaś a ja mówiłem B. Ty mówiłaś w prawo, ja mówiłem w lewo. No po prostu droga przez mękę, co? Czepiaku, cóż, początki są zazwyczaj trudne, ale modliliśmy się do Boga o wytrwałość, a i pandzia przy nas była. Ta nasza zachęcała pandzia nas i mówiła, żeby się nie poddawać. No i widzisz, jest dobrze. Tak, ta pandzia była najwytrwalsza w tych naszych tutaj sprawach. Ojejku, jak pomyślę o pandzi, to aż mi się chce tańczyć. Tańczyć? No tańczyć. No małpi taniec, nie znasz go? Małpi taniec? Nie. To koniecznie musisz zatańczyć. Dawaj. Nie działa. Jeszcze raz. Właśnie przy tym tańcu poznałem się z pandzią. Ale gdzie jest pandzia? Bo przecież musi polecieć ze mną bananolotem. Wiesz co? Ja też jej dawno nie widziałem. Nie wiem, gdzie ona jest. Ale wiesz, muszę wracać, bo słonica ma mnie odwiedzić. Ma do mnie jakąś sprawę. No dobrze. To cześć. Pandzia, gdzie ty jesteś? Schowałaś się w bananolocie. Tak. Zaraz cię znajdę. Pandzia! Proszę! Proszę! O, dzień
jak miło cię widzieć. No, Nienek, ty ślicznie wyglądasz, ale to jest słabo. Dziękuję, usiądź, proszę. O, dziękuję ci bardzo. Kochana, no cóż cię do mnie sprowadza? W czym ci mogę pomóc? Wiesz, kochaniutka, tak sobie... tak słyszałam, wiesz, tak, że... No, śmiało, no, śmiało. No, że ty mogłabyś... dać mi kilka lekcji śpiewu. Znaczy, wiesz, ja nie wiem, czy ja się w ogóle nadaję, wiesz, bo... No ja, może, ja, może w ogóle to bez sensu jest, no ale tak... Wiesz, ja tak poczułam w sercu, że ja bym chciała śpiewać dla Pana Boga, no. Tak. Nadajesz się. Oczywiście, że się nadajesz. Ja sama słyszałam, jak podśpiewujesz przy wodopoju i uważam... że masz talent. Oh. Dziewczyno, masz talent. O, naprawdę? Wystarczy dosłownie kilka lekcji, nabierzesz pewności siebie i słuchaj, będziesz mogła prowadzić wieczory uwielbienia w dżungli. Ojejku, tak się wzruszyłam. Ojejku, jaka jestem szczęśliwa. Ale zaraz, zaraz. A skąd ty wiedziałaś, że ja uczę śpiewu? No, od pandzi oczywiście. No to przecież ona wierciła mi dziurę w brzuchu i mówiła, no koniecznie pójdź do Sowy na tę lekcję śpiewu, bo jak będziesz wytrwale ćwiczyła pod jej okiem, to może ci się uda. No i dlatego jestem. Cała pandzia. Powiem ci, że odkąd zaczęłam uczyć czepiaka, to zaczęły się schodzić do mnie różne zwierzęta z dżungli na lekcje. Naprawdę? Ale jakie zwierzęta? Mów szybko. Mnóstwo. Na przykład krokodyl. O! Na przykład krokodyl, tak. Uczy się u mnie wyrażać emocje poprzez sztukę. Prowadzę z nim takie zajęcia, które nazywają się smart art. O, to bardzo ciekawe. Albo na przykład weźmy tygrys. Tygrysa uczę recytacji wierszy. A wszystko to dzięki pandzi. To znaczy dzięki Bogu, że jej użył. No widzisz, ależ ta nasza pandzia, no niesamowita, no żeby nie ona, to w ogóle popatrz, ile by marzeń nie było spełnionych. Naprawdę, to właśnie panda chodziła po dżungli i opowiadała zwierzętom, że ja tak bardzo lubię uczyć. I teraz, dzięki temu, ja po prostu odzyskuję wiatr w skrzydła, ja na nowo latam, ja po prostu robię to, co kocham i... Mam takie szczęście, że mogę być częścią Bożego planu. Och, no to wspaniale. No nie no, słuchaj, no to ja muszę koniecznie spotkać się z pandzią i jej bardzo podziękować, no. Ale słuchaj, ale ja jej dawno nie widziałam. O, właśnie, gdzie jest pandzia? A wiesz, no właśnie, czepiak też jej nigdzie nie widział. Słuchaj, mam pomysł. No, no, ty się napij mojej przepysznej herbatki, dobrze? Spokojnie, pomyśl o naszych lekcjach śpiewu, a ja idę poszukać pandy. Gdzieś na pewno tu jest. Wieczory uwielbienia. Już to widzę. To nie tu. To z tej strony. Hej. Ale ty zajmij się tymi swoimi patyczkami. Ty mi się tutaj nie wtrącaj. Ja jestem krokodyl. Ja wszystko wiem. Wszystko wiem. Czekaj, czekaj. To chyba jest tutaj. Hej, chłopaki! Co porabiacie? No co porabiamy? No budujemy jakiś tam ten daszek dla koali. Chyba domek, tak dokładniej. Jaki domek? Jaki domek? Domek, daszek? Co to się czepiasz, koala? Czepiasz się, wiesz, koala? Że się czepiasz, wiesz, jak koala się czepiasz. Rozumiesz, nie? Rozumiem. Wiesz, że byłoby śmieszne, ale ja się nie czepiam. Przepraszam cię bardzo, ale jak ty się nie czepiasz? Proszę, a co ty robisz całymi dniami? Co ty robisz całymi dniami? Co koala robi całymi dniami? Trzymam się. Trzymasz? No przecież to samo. O co ci chodzi? O co ci chodzi? Nie, to zupełnie coś innego. I nawet gdybym był złośliwy, to tupnąłbym tutaj nogą. O tak. Ale że jestem spokojny i opanowany, to mówię stanowcze i zdecydowane. Nie. Ale nie, no nie, ja nie wytrzymam. Jak? Co ty w ogóle mówisz? Sowo, przepraszam cię bardzo, czy ty słyszałaś, co on mówi? Czy ty wierzysz, co on mówi? Nie, w ogóle, o co ci chodzi? Jak to nie jest to samo? No jak to nie jest to samo? Sowo. Jak ja lubię na was patrzeć. Ale Sowo, ty bądź naszym sędzią. Ty bądź naszym sędzią, przepraszam cię bardzo. Ale jaka to jest różnica między czepiam się, a trzymam się? No wytłumacz mi, no proszę. Różnica jest taka, jak... No. Przerwanym snem
urwaną drzemką, a porządnym długim snem. Co? No taka, że jak się czepiasz, to się czepiasz, odczepiasz, czepiasz, odczepiasz, czepiasz, odczepiasz. Nie, nie rozumiem, no i odczepiasz, i odczepiasz, no i? A jak się trzymasz, to już na stałe, tak jak koala. Nie, nie, no co za koala, co za koleś, ja nie wytrzymam, no. I po co się tak denerwujesz, jak nie ma powodu? Wiesz co, wiesz co, wiesz co, wiesz co, koala, jak tak na ciebie patrzę, to normalnie zaczynam się zastanawiać, żeby nie zacząć po prostu jeść zwierząt. I zacznę chyba od koala, wiesz? Naprawdę, naprawdę. Już się boję. O nie, będzie mnie denerwować teraz. I będzie mnie teraz denerwować. Słuchajcie, jak wy jesteście fantastyczni. To jest niesamowite. Niby jesteście tacy różni, a jednak potrafiliście się zakumplować. My, kumple? Oczywiście. Ja z nim? A w życiu? Tak. Nie no. Ja to widzę. No dobra, no masz rację, no przecież to jest mój kumpel, nie? Oczywiście. Nie koala? No tak. Nie, jak się nie denerwuj, koala, mój kumpel. Ale Pandzia była pierwsza, która się mnie nie bała. O, nie, nie, bała się i to strasznie, pamiętam. Ale potem okazało się, że krokodyla da się polubić. I trzeba trzymać się jego blisko, żeby nie wpaść w jego pyszczysko. Ale nie, no przecież ja żartuję. Nie. No, spokojnie, bydygać. To taki żart. To o wiele lepszy niż te twoje. Nie, ja z nim nie wytrzymam, po prostu nie wytrzymam z nim, bo już mi po prostu ciśnienie rośnie, ale... Chłopaki. Wracając do Pandy, to muszę ci powiedzieć, że dzięki wytrwałej modlitwie i rozmowie jej z Panem Bogiem, to my się zaprzyjaźniliśmy, że ona się słuchała Pana Boga. Chociaż w sumie wtedy to akurat się Pana Boga nie posłuchała. Tak, 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 nie posłuchała się. Ale Pan Bóg miał plan i jak ma plan, to go zrealizuje. Tak jest. Słuchajcie, a ja tak w ogóle przyszłam po to, żeby was zapytać, czy nie widzieliście ostatnio Pandy? Bo ani ja, ani Czepiak, ani Słonica dawno jej nie widzieliśmy. Ja nie widziałem. No, to trzeba ją znaleźć. O, to ja mam świetny pomysł. To tak, to ty, Pandzia, będziesz, znaczy koala. Koala. Pandzi to będziemy szukać. Tak, ty się teraz przyczepisz sowy, znaczy trzymaj się sowy, nie? Wy poszukacie tej Pandzi, a ja tutaj spróbuję złożyć tutaj dla ciebie ten daszek. Spróbuj. Domek. Domek, domek oczywiście. Chodź, koala, idziemy. Co to jest? Wymyślę sobie. Domek, daszek. O, sowo, koalo, o, dobrze, że was znalazłam. Słuchajcie, ja w moim... W moim banalolocie znalazłem list od Pandzi i... Pokaż. I ona chyba od nas odchodzi. Słuchajcie, usiądźcie. Jak usiąść? No? Kochane zwierzaki, zawsze chciałam służyć Panu Bogu całym swoim życiem, robić to, czego On chce ode mnie i dla mnie. No tak. Chciałam odnaleźć swoje miejsce, gdzie będę w pełni czuć, że to, co robię, jest ważne, potrzebne i przede wszystkim zgodne z Jego wolą. Ostatnio zdałam sobie sprawę, że nie mam takiego swojego jednego miejsca i że wciąż go tak naprawdę szukam. Powiecie, że jest dżungla. Tu pomagam wam, jak tylko umiem. Zrobię coś to tu, to tam, ale nic tak na stałe. Trochę jestem z Czepiakiem, trochę z krokodylem, trochę z pozostałymi, ale to są takie mało znaczące rzeczy. Wszystko, co miałam tu do zrobienia, zrobiłam. Wy już świetnie sobie poradzicie beze mnie. Beze mnie? Nie jestem już tu potrzebna, ja tu nic więcej nie mogę zrobić. I wtedy usłyszałam, jak Bóg mi powiedział, biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam biegu. Biec można do przodu. Do przodu, czyli do innej dżungli, do innego miejsca. A zatem, jak dobrze rozumiem, to chyba na mnie pora. Pora wyruszyć w nową drogę. Tam gdzieś jest jakieś miejsce, które będzie w całości moje. Kocham was. Każdemu z was Bóg pomógł odszukać własne powołanie, odnaleźć marzenia. Teraz czas na mnie. Wasza Panda. Czy ona chce od nas odejść? Zostawić nas? Tak, to rozumiem. No ale nie możemy na to pozwolić. Przecież musimy
zrobić? A słuchajcie, a może ona nas ogląda, tak jak inne dzieciaki? To może do niej zawołamy. Pando, nie odchodź od nas. Zostań z nami. Potrzebujemy cię tutaj. Pandziu, tutaj jest twoje miejsce, razem z nami. Dżungla jest twoim miejscem. To mi się tylko tak wydaje, że ty trochę tu, trochę tam, że ty nie masz takiego stałego miejsca. Ale to nieprawda. Tutaj jest twoje miejsce. Bóg dał ci tak wielkie serce, abyś mogła o nim opowiadać i to, jak wiele dobrych rzeczy ma jeszcze dla nas. Tak, i w tym sercu twoim jest jeszcze dużo miejsca dla nas wszystkich, ba, nawet dla większej ilości zwierząt. Pando, to przecież ty wytrwale przyprowadzałaś do Boga każdego zwierzaka. To ty nam wytrwale mówiłaś o pokoju, który jest w Bogu, o odwadze, którą mamy w Bogu, o nadziei. To ty mówiłaś nam wytrwale, że Bóg ma dla nas marzenia. Wystarczy tylko wyciągnąć ręką. Pando, gdyby nie ty, to ja bym do tej pory normalnie chodził na piechotę, wchodził na drzewo i zrywał te banany jak jakaś małpa. No, a dzięki tobie ja czytam. Jesteś częścią tej historii i to jaką puszystą. I to twoja wytrwałość sprawiła, że ja jestem nauczycielem, czego tak bardzo pragnęłam. Patrzcie, bo ona myśli, że bez niej to byśmy sobie nie dali rady. No tak, tak to napisała. Może i tak, ale z tobą, Pandą, jest o wiele lepiej. Ty po prostu musisz być z nami. A poza tym, bez ciebie tyle zwierząt nie przyszłoby do mnie i nie uczyłoby się. Pando, Pandziu, Pandzioszko, piszesz, że nas kochasz. A teraz, Pando, daj kochać siebie. Bo Bóg ma dla nas więcej. Tylko bądźmy w tym razem. I wtedy poczujesz się, że jesteś częścią. Częścią naszej całości. Tak. Biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. To znaczy, biegnijmy razem. Tak. Bo razem jest łatwiej. Tak. Pando, bo razem jest łatwiej pokonywać wszelkie trudności, pokonywać zniechęcenie. Może teraz ci się wydaje, że grunt usunął ci się pod nogami, ale my jesteśmy z tobą. Bądź z nami. Będziemy stawać za tobą i podnosić twoje ręce do Boga i wołać: Boże, przyjdź i teraz nam pomóż. Tylko nie odchodź od nas. Potrzebujemy ciebie tutaj. Zostań z nami. Pandziu, wracaj. Cokolwiek robimy, musimy się do tego przygotować. Chociażby proste śniadanie. Trzeba wziąć miskę, płatki, mleko, łyżeczkę. To jest to przygotowanie. To jest dosyć proste. Ale jak mamy na przykład jakąś klasówkę, na przykład z geografii, to już musimy sobie zaplanować. Musimy pamiętać, że potrzebujemy czasu na to, żeby się dobrze przygotować do tej klasówki. Musimy przeczytać rozdziały z podręcznika, zrobić jakieś ćwiczenia. Musimy zrezygnować z zabawy, żeby przygotować się do sprawdzianu. To wymaga, że musimy być wytrwali w tym, do czego chcemy dojść. Albo na przykład jazda na rowerze. No, wiadomo, każdy chciałby się nauczyć na rowerze jeździć, prawda? Ale to wcale nie jest takie proste. To wymaga wytrwałości i prób. Jednego dnia, drugiego, trzeciego. No i nie zawsze się udaje. Czasami się potykamy, rozwalimy sobie kolano i myślimy sobie: mam tego dość! Nie chcę już jeździć, mam rozwalone kolano i po co mi to wszystko? I stajemy przed wyborem. Możemy zrezygnować i wrócić do domu, nakleić plastry i powiedzieć: nie będę jeździć. Ale mogę wytrwale ćwiczyć dalej. Nakleić plaster, nałożyć ochraniacze i próbować dalej. Jeżeli trzeba, to poproszę kogoś o pomoc, żeby pokazał mi, jak zacząć jeździć, jak zahamować. Tak samo z tą klasówką.
to też my dokonujemy wyboru. Czy chcemy wytrwale ćwiczyć, poświęcić nasz czas wolny, żeby się uczyć, czy machnąć ręką na tą klasówkę i po prostu pograć na jakiejś grze komputerowej. To jest nasz wybór. Ale to są takie zadania, które szybko się kończą. Jest jakiś finał, jest jakaś nagroda, dostajemy piątkę z geografii. Albo umiemy jeździć na rowerze. I co się wtedy dzieje? Nagle wszystkie ścieżki w lasach stają otworem. Mogę jeździć, mogę oglądać wspaniałą przyrodę. Mogę pojechać w góry na rower, mogę pojechać na Mazury. Ale gdybym kiedyś tam na początku zrezygnował, nie miałbym tyle pięknych rzeczy przed sobą. Ale czasami są też takie rzeczy, nad którymi musimy pracować dzień po dniu, roku po roku i nie wiadomo, czy przyniesie efekt. Na przykład nasze relacje z rodzeństwem. Nie macie tak, że już czasami to nie możecie słuchać i patrzeć na tego swojego brata czy siostrę? Denerwuje was tak, że normalnie macie ochotę zamknąć się w pokoju, nie odzywać się do niego. Nie będę przepraszać, nie będę wyciągać ręki pierwszy, bo to on mnie skrzywdził, to on na mnie nagadał. Ale znowu jesteście przed wyborem. Czy będę wytrwale walczył o relacje z moim rodzeństwem? Czy zrezygnuję? I po prostu powiem, nie znam ciebie, nie chcę ciebie znać. Ale warto zawalczyć. Warto wytrwale mówić przepraszam i próbować się zmienić. Bo potem na stare lata będę mieć takiego przyjaciela. I powiem wam jeszcze jedno w tej wytrwałości. Że warto nie być w tym samemu. A wiecie dlaczego? Zobaczcie. Ja jestem tylko czepiak. Co ja mogę zrobić? A, mogę wziąć takiego klocka. Zaraz, zaraz. Wezmę tego. O. I co tu jeszcze można zrobić? To może wezmę tego. O. I to mi się podoba. Ja już więcej nic nie wymyślę. Ale jeżeli będziemy wytrwale biec razem w wyznaczonym nam wyścigu, będziemy mieć przyjaciół wokół siebie, to, co ja tu zbudowałem, może być o wiele, wiele piękniejsze. Ja nie umiem nic więcej zbudować, ale mam moich przyjaciół. Mam sowę, mam koalę, którzy mi pomogą. Tak? Naprawdę? I teraz ja tu? Genialnie! I to jeszcze? Wow! Widzicie? Widzicie? Co można zrobić razem? Wytrwale? Wytrwale. Pracujmy razem. W tych małych początkach i w małych trudach. A otworzą nam się niesamowite rzeczy. I powiem wam najważniejszą rzecz. Że Pan Bóg wytrwale walczy o nas. I On z nas nigdy nie zrezygnuje. On zawsze jest z nami, cokolwiek się dzieje. Wytrwale trzyma nas. I my też wytrwale trzymajmy się Boga. A zajdziemy tam, gdzie nawet nasze sny tego nam nie pokazują. Trzymajcie się, dzieciaki. Kochani, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. I pamiętajcie, bądźcie wytrwali. Nie tylko w tym miesiącu, ale każdego dnia. Do zobaczenia.